Cześć, dzień dobry, mówi Dorota Freitag z kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie tuby po Pringlesach, które przerobiłam na pojemniki na moje szydełka i druty. I zaczynam od góry, czyli od zatyczki. Ta zatyczka jest plastikowa. Będę chciała ją skręcić z drewnianym uchwytem i dlatego zrobiłam wzmocnienie z papieru stone. To wzmocnienie przyklejam za pomocą kleju ekspresowego. I to jest dobry moment na to, żeby Ci powiedzieć, żeby nie zapomnieć subskrybować mojego kanału. Po przyciśnięciu i przyklejeniu tego właśnie wieczka, wzmocnienia na wieczko, zaczynam gruntować tubę. Ona jest z kartonu, uniwersalnym podkładem z fler. To jest podkład, który trzyma się bardzo dobrze każdego materiału, więc tak samo dno, które jest metalowe, jak i boki, które są tekturowe, ale dosyć śliskie, udało się fajnie pomalować. I teraz wracam do wieczka. Jak już ono się fajnie skleiło, to robię na górze dziurkę, specjalnie centralnie. Przez tą dziurkę przekładam śrubkę i tą śrubkę łączę z uchwytem meblowym, drewnianym, który kupiłam sobie kiedyś na sztuki. I całość też gruntuję, żeby fajnie i jednolicie przyjęła farbę kredową, bo będę używała jej później. I teraz tak, ponieważ tak właściwie mam tutaj dwie tuby i użyję dwóch różnych efektów. Pierwszy to będzie efekt cementu, a na drugim będzie efekt rdzy. Ten efekt cementu czekał na mnie dosyć długo w szafie i teraz jak zobaczysz, to strasznie ta farba mi zgęstniała. Dlatego bardzo ciężko mi ją było w ogóle użyć i wydobyć z tej puszki. Wymieszałam ją, ale mimo wszystko była bardzo gęsta, dlatego dodałam wody. I mogłam ją nałożyć jedynie tą szpachelką. Nie bardzo mi wychodziło nakładanie na przykład wałeczkiem czy pędzlem, bo ta farba kompletnie nie chciała się wtedy trzymać tego podkładu. No więc zrobiłam taką strukturę cementu za pomocą szpachelki, ale gdybym drugi raz się chciała pobawić, ja tu chciałam po prostu sprawdzić, jak ten efekt cementu z La Pajarity się zachowuje. Nie byłam zadowolona, dlatego wróciłabym do efektu cementu firmy Fler, bo jest sprawdzony i bardzo fajny. W międzyczasie, kiedy ten cement sobie schnie, ja sobie podmalowuję zatyczkę różową farbą La Pajarita, farbą kredową. I tutaj mam drugą tubę, która na razie była pusta, tylko zagruntowana, i górną część tej tuby również maluję różową farbą La Pajarita, bo dół będę robiła pastą strukturalną. I tak, użyję sobie pasty strukturalnej z PowerTexu. To jest pasta, która nazywa się Easy Structure, ale żeby tą pastę nałożyć w jakiś rozsądny sposób, w miarę równo, no to muszę wszystko oddzielić taśmą malarską. Easy Structure najpierw nakładam szpachelką i będę chciała zrobić taki fajny efekt strukturalny. Tutaj mam szpachelkę, którą nakładam najpierw wzdłuż, a później za pomocą widelca robię po prostu rowki, takie podłużne efekty strukturalne. Po wyschnięciu te moje rowki przemaluję sobie efektem rdzy z flera i najpierw używam efekt rdzy. Krok pierwszy to jest taki dosyć pomarańczowy, intensywny kolor, który staram się wtłoczyć w każdy rowek, a kiedy ten krok pierwszy będzie w miarę podeschnięty, to żeby nam się, znaczy żeby mi się to fajnie pocieniowało, właśnie używam drugiego, ciemniejszego koloru, który wyznacza ten krok drugi. No i w ten sposób powstanie mi taki rdzawy walec z różową końcówką. Ale kiedy ja tą końcówkę sobie zaczęłam zdejmować, tą taśmę malarską, zauważyłam, że między strukturą, którą położyłam, a farbą jest takie fajne, no, niedekoracyjne wykończenie. Nie udało się zrobić tego jakoś estetycznie, dlatego wycisnęłam z foremki dwa sznureczki i jeden węzełek i za pomocą kleju ekspresowego wszystko to jeszcze wykończę, żeby nie było takie obszarpane. Nie było to zaplanowane, ale jakoś trzeba to było uratować. I też jakby przypominam, że ciągle jest to kartonowa tuba,
I jest to projekt, powiedzmy, że wcale nie jakiś super wyszukany, chodzi o pojemnik na szydełka. Dobra, farba kredowa Lapa Harita w odcieniu jaśniejszym szarym, to jest szarość Londynu. Wróciłam do farby kredowej dlatego, że potrzebuję uwidocznić tą strukturę z tego cementu, którą położyłam, bo ta pierwsza no, była sobie taka płaska. No i teraz podmalowałam to jaśniejszym kolorem farby i dzięki temu właśnie ten cement zaczyna w ogóle jakoś wyglądać. Znowu taśma malarska, tu mam już teraz tą drugą tubę, nie, która podeschła w międzyczasie i podobnie jak przy pierwszej górę też wykańczam sobie na różowo. Zatyczki te z gałką meblową również mam obie różowe, w związku z czym jakby ten kolor różowy się tutaj powtarza, bo one będą stały obok siebie. I tak wygląda praktycznie gotowa tuba, jedna i druga. Przygotowałam sobie już moje akcesoria, moje druty i moje szydełka i w końcu one przestaną biegać po różnych kubeczkach, w których nie mogłam ich znaleźć. Są wszystkie w jednym miejscu i wiem, co gdzie mam. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Nie zapomnij o subskrypcji. Pa!